Witam serdecznie wszystkich moich kochanych widzów na czytaniu pod tytułem Na co należy zwrócić uwagę w następnym tygodniu? Czytanie na następny tydzień. Położyłam tutaj 6 kart Lenormand i 6 kart Tarota. Do tego dołożymy jeszcze inne karty z innych orakli. Orakel miłości, orakel energetyczny, orakel aniołów i orakel szczęścia. Więc proszę na początku o subskrypcję mojego kanału, lajkowanie, o komentowanie i oczywiście o propozycje różnych tematów, które Państwa interesują. Dziękuję. Cieszę się, że Państwo odwiedzają mój kanał. Zobaczmy, co przyniesie nam następny tydzień czerwca, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Proszę myśleć o tym, że jest to czytanie kolektywne, czyli zbiorowe i po prostu, że Państwo mają rozmaite pytania, problemy. Także musicie Państwo dopasować te swoje problemy czy zapytania do tych tutaj wskazówek. I czytanie kart jest to tylko drogowskaz, impuls do przemyślenia pewnych spraw i różne wskazówki, tak, które Państwu pomogą po prostu wyważyć jakieś różne opcje i pomóc po prostu w podjęciu jakichś decyzji codziennych, życiowych, prawda, w kwestiach rozmaitych. Nie jest to żadna wyrocznia i nie musicie absolutnie postępować tak, jak tutaj karty pokazują, tylko po prostu są to pewne impulsy kreatywne, prawda, by sprawę jeszcze raz z innej perspektywy przemyśleć, zobaczyć, przeanalizować. Dobrze, więc zaczynajmy, kochani. Jest to czytanie dla wszystkich znaków zodiaku i dla wszystkich widzów. Karty Lenormand. Co wydarzy się w następnym tygodniu? Co jest ważne, na co należy zwrócić szczególną uwagę? O la la, tutaj są już karty, rzeczywiście. No, zaczyna się bardzo tutaj już ostro. Więc zapalę światło, by Państwo widzieli dokładniej. Pierwszy rząd kart. Wow, same, no, nieciekawe karty, czyli żmija, jadowita żmija, lis i szczury. No, nie ukrywam, że nie są to najlepsze karty w talii Lenormand, więc jest to już pierwsze ostrzeżenie. Proszę bardzo Państwa, by uważać w następnym tygodniu na jakieś komplikacje, problemy, uwikłania w jakieś sprawy, konflikty, na nieszczerych przyjaciół, nieszczerych współpracowników, nieszczere osoby i ludzie, którzy się koło Was kręcą, którzy będą powodem tych zawikłań, ewentualnych intryg, mobbingu, jakichś tutaj fałszywych sytuacji. Być może jest to jakaś tu osoba, właśnie kobieta, która jest konkurentką, intrygantką, która coś za plecami o Was tutaj złego opowiada i mówi, szkodzi Wam swoim jadowitym jadem i zatruwa Wam po prostu życie, dosłownie tego słowa znaczeniu. Więc przestroga kart, proszę mieć oczy szeroko otwarte, oczy i uszy szeroko otwarte, by po prostu tutaj tych osób fałszywych, nieuczciwych, kłamliwych się ustrzec, by nie ponieść jakichś tutaj spraw, nie ponieść jakichś szkód w sprawach materialnych, duchowych, emocjonalnych, w sprawach zawodowych i tak dalej. W zależności, o co Państwo pytają. Więc tutaj jakaś jadowita żmija się
w następnym tygodniu pokażę. Bardzo proszę uważać, jest to przestroga kart od razu na początku, więc przyjdą do Państwa jakieś informacje, czy nowe kontrakty, umowy jakiekolwiek by to nie były, czy sprzedaży, kupna domu, wynajmu mieszkania, nowe jakieś tutaj kontrakty, czyli nowe umowy o pracę, umowy awansu, umowy jakieś po prostu sądowe, prawda? Pisma sądowe, przepraszam, czy jakieś tutaj nowe, nie wiem, no nawet może być kontrakt taki z partnerem, prawda, o coś u notariusza, czy nawet związek, tak, jakieś założenie jakiegoś nowego związku. Więc proszę przyjrzeć się tam tym wszystkim paragrafom i tym kruczkom, jak to się mówi, i tym tam, co jest napisane małym pismem, bardzo dokładnie. Ponieważ ktoś być może jest tutaj fałszywy, który wpakuje Was w jakieś tutaj komplikacje. Lub ktoś, kto po prostu tutaj intryguje i konkuruje i po prostu spowoduje szkody u Was materialne, czy jakiekolwiek, po prostu jakby to nie były, prawda? O co Państwo pytają. Więc proszę się przyjrzeć, przeanalizować, czytać dokładnie, tutaj pod lupę wziąć wszystkie punkty tej umowy lub tej informacji, która do Państwa przyjdzie, w jakiejkolwiek by to nie było sprawie. Przyjdzie jakaś wiadomość, czy nowy jakiś tutaj kontrakt, jakaś nowa informacja, proszę czytać dokładnie. Chodzi tutaj o Państwa stabilizację, bezpieczeństwo, czy to w partnerstwie, czy w zawodzie, czy w szukaniu nowego mieszkania, tak, w poszukiwaniu swojej stabilności jakiejś, czy kupny sprzedaż domu. Także proszę tutaj uważać, ponieważ karta na tle talii Lenormand jest kosa. Czyli niestety, no potwierdza się to tutaj, że Państwa stabilność, stabilizacja, bezpieczeństwo i jakaś taka no, równowaga, powiedzmy, uczuciowa czy finansowa będzie zagrożona, będzie tutaj zachwiana. Tak, żeby temu tutaj zagrożeniu i nieszczęściu no po prostu się przeciwstawić, trzeba bardzo dokładnie w następnym tygodniu obserwować i ludzi, prawda? Bo to też możemy popatrzeć w ten sposób, że i ludzi, z którymi mamy do czynienia, musimy obserwować, co oni robią, co oni mówią za plecami o nas i czy chcą nas wykorzystać w jakiejś mierze, i czytać dokładnie wszystkie pisma, które podpisujemy, umowy, które podpisujemy i jakieś umowy, które zawieramy. Dokładnie się temu przyjrzeć, by Państwo nie wpakowali się w jakieś tutaj no problemy po prostu, niebezpieczeństwa, tak? Zobaczmy, co do tego powiedzą karty Tarota, ponieważ jest tu bardzo już, no ostro się zaczęło i bardzo tutaj turbulentnie, że tak powiem, karty Lenormanda pokazują sprawy w następnym tygodniu i przestrzegają już bardzo, bardzo dokładnie. Więc tutaj chodzi o związki, umowy, ludzi, którzy są dla Państwa toksyczni, szkodliwi, którzy Państwa wykorzystują, kontrolują, manipulują Państwem, wykorzystują Państwa w kwestiach zawodowych, finansowych, seksualnych. Chodzi o to, by zostawić te osoby i odejść. Karta ośmiu kielichów mówi nam o odejściu, zostawieniu uczuć i emocji, które nam nie służą. Odejściu od toksycznych relacji lub szkodliwych, jakichś obciążających nas relacji zawodowych. Pozostawieniu wszelakich umów, w których nie czujemy się dobrze, nie czujemy się komfortowo i jesteśmy niepewni. Zostawieniu wszystkich partnerów, którzy wykorzystują nas, ponieważ chcą tylko, przypuśćmy, relacji opartej na podłożu seksualnym lub wykorzystują nas emocjonalnie, manipulują naszymi uczuciami. Po prostu rozstanie się z taką osobą i pójście w kierunku nowych perspektyw, nowego słońca na horyzoncie, czyli
nowe plany, które sprzyjają nam samym. Proszę zablokować tutaj te manipulacje. Jeśli Państwo zostawią takich toksycznych partnerów, diabelskich po prostu relacji, tak, którzy po prostu tylko tutaj manipulują, wykorzystują, kontrolują, uzależniają wręcz od siebie, prawda? Jakichś narcystycznych osobowości. Jeśli Państwo to zostawią, to świat stoi przed Państwem otworem. Nowe perspektywy, nowe plany, piękne, nowe, być może jakieś wyjazdy, być może jakieś nowe projekty, nowe umowy, nowe związki, relacje, nowo poznani ludzie. Wtedy dopiero, jeśli wyeliminujecie te toksyczne osoby z Waszego życia, wtedy dopiero wejdziecie w sferę dobrych, pozytywnych wibracji i tym przyciągniecie do siebie pozytywne emocje, pozytywnych ludzi i pozytywny rozwój spraw. Też chodzi o to, by zainwestować w siebie. Świat się otwiera przed Wami i proszę zainwestować w siebie. Karta Paś Mieczy. Paś Mieczy mówi o tym, by po prostu jeszcze dokształcić się, zobaczyć, być może Państwo chcą jakieś kursy zrobić, być może zdobyć wiedzę w jakimś zakresie, zrobić jakieś kwalifikacje, prawda, podnieść swoje, lub poszukują Państwo nowych jakichś tutaj celi i projektów, planują coś zawodowo nowego, tak? Chcecie nabywać nową wiedzę, nowe doświadczenia, macie potrzebę polepszenia swoich umów pracy, dostania awansu. To wszystko, co planujecie, by zainwestować w siebie i polepszyć swoją sytuację zawodową, finansową lub poszukać jakichś nowych tutaj możliwości, przyniesie pozytywny rezultat, ponieważ karta gwiazdy pokazuje nadzieję na dobry rozwój tutaj Państwa spraw w następnym tygodniu. Tylko trzeba postawić na siebie, wyjść z tych negatywnych tutaj diabolicznych relacji, nie dać się manipulować i po prostu załamywać, tylko postawić tutaj na swój osobisty, intelektualny, zawodowy, uczuciowy rozwój. I wtedy będzie spełnienie marzeń i nadzieja na pozytywny rozwój. Wtedy też przyniesie rezultat Państwa działanie. Karta trzech kielichów mówi o tym, że przyjdzie radość, szczęście, radowanie się, świętowanie, cieszenie się po prostu ze zebranych plonów Państwa działania. To jest karta, która mówi o zbieranie plonów, w dosłownym tego znowu znaczeniu, świętowanie w dożynkach, czyli te plany, które teraz zaczniemy, postawimy na siebie, będziemy się realizować, przyniosą dobre rezultaty, będziemy zbierać ich po prostu plony, które zasialiśmy i wtedy będziemy się radować i realizować. Karta ta też może mówić ewentualnie o trójkącie w związku, czyli jeśli Państwo mieli tu jakiegoś toksycznego, fałszywego partnera, który Paniami manipulował, kontrolował, zdradzał, fałszywie tutaj grał na Państwa uczuciach, emocjach, być może również ta karta w negatywnym słowa tego znaczeniu może mówić o trójkątach, że być może ten partner ma jeszcze kogoś za plecami, na boku, jakąś inną kobietę, inną partnerkę lub partnera, jeśli to pyta płeć męska. Więc proszę spojrzeć dokładnie, co właśnie tutaj ta osoba toksyczna, właśnie diabła, jeszcze kryje, jakie są sprawy jeszcze niewyjaśnione. Ponieważ jeśli chodzi o kartę diabła, proszę Państwa, jeśli znajdują się Państwo w toksycznej relacji,
karty mówią, karty tarota pokazują tą kartę w takiej tej kombinacji, że trzeba zostawić to, tak? Zostawić, pójść we własnym kierunku, własnego rozwoju. Tutaj mówi ta karta, że należy zerwać takie toksyczne relacje, że taka toksyczna osoba w związku, czy nawet toksyczny, powiedzmy, narcystyczny szef w pracy będzie chciał wami zawładnąć, będzie chciał mieć absolutną władzę nad wami i będzie po prostu manipulował waszymi talentami, zdolnościami, uczuciami, emocjami, czy jakimś tam seksualnym potencjałem. Musisz dostrzec wady takiej toksycznej relacji. Na przykład nieuczciwość tego toksycznego partnera, niewierność. Mówi tu karta o trójce, tak? Czyli ewentualnie jest jeszcze tutaj kwestia niewierności w związku, którą musicie zauważyć, tak? I po prostu nie łudzić się, że ta toksyczna tutaj osobowość jest dla was pozytywna, wręcz przeciwnie. Jest to osoba, która ubezwładnia was. Nie pozwala wam się samej jakby rozwinąć, ponieważ ta osoba kontroluje wasze wszystkie uczucia i emocje i pragnienia. Jest to osoba, która rozbudza w nas, was namiętność. Jest to bardzo też silna seksualnie karta. Tak, po prostu duży potencjał seksualny, rozbudza w was namiętność, jednakże poprzez to ma chęć manipulacji wami, tak, i po prostu zagrywa sobie na waszych emocjach, ponieważ chce, byście ulegały, byście były posłuszne, byście robiły to, co ta osobowość chce, ponieważ jest to osobowość egoistyczna, narcystyczna, często. Taka osoba diabła w związku, toksycznym związku, mówi także o uzależnieniu partnerów na tle seksualnym i finansowym. Właśnie głównie seks i pieniądze są tutaj motywami takiego toksycznego partnera. Co oczywiście ukrywa, ponieważ jest dobrym aktorem. Jest bezwzględnym egoistą. I jest niereformowalny, myśli tylko o swoich potrzebach, o zaspokojeniu własnych, egoistycznych pobudek. Także on nie kocha innych, on kocha tylko siebie, kocha władzę i wykorzystuje wszystkie osoby w brutalny sposób, czy w związku, czy w relacjach zawodowych. Seksu używa po to, by ludźmi manipulować, by ułatwić sobie karierę, by ubezwładnić swoją partnerkę, by była mu posłuszna, wierna. I jeśli łączy się z jakimś człowiekiem, to po prostu chce zawsze spełniać tylko własne potrzeby, chce tylko brać. Także trzeba uważać na takie związki. Tutaj karty mówią bardzo, bardzo dokładnie, że należy po prostu z takim diabłem, czyli z taką toksyczną osobą zerwać i odejść i rozwijać własne pragnienia i plany. Trzeba się uwolnić, karta uwolnienia świata, uwolnić od takich toksycznych relacji. No bardzo ważny tutaj przekaz na następny tydzień. Tutaj też jest na spodzie, czyli w przełożeniu w talii tarota karta Króla Kielichów. Karta Króla Kielichów, kochani, mówi o tym, by w następnym tygodniu kierować się własną inteligencją emocjonalną, nie emocjami wzburzonymi, nadmiernymi, nie, by być zrównoważonym, opanowanym, by medytować, afirmować, spokojnie przemyśleć swoje plany, cele, nowe projekty, swój własny duchowy rozwój, by kontrolować swoje emocje i by być stabilnym, by podejmować wszelkie nowe decyzje stabilnie. Tak zachowuje się też Król Kielichów.
kieruje się własną inteligencją emocjonalną i pozostaje opanowany w różnych, po prostu nowych sytuacjach. Zobaczmy, kochani, także tutaj te karty Lenormand i karty Tarota bardzo pasują do siebie, pomimo to, że są tutaj dwa rozłożenia kart, ponieważ tutaj też karty Lenormand nas od razu ostrzegają przed toksycznymi ludźmi, którzy nam szkodzą, uwikłaniami, fałszem, prawda? Fałszem, szkodami, które nadchodzą, intrygami, fałszywymi ludźmi, egoistycznymi, którzy nas wykorzystują i dokonują tylko wielkich spustoszeń i strat w naszym duchowym rozwoju czy związku. Zobaczmy, kochani, energetyczny orakel, już tu wyciągnęłam, przygotowałam. W energetycznym oraklu mówi karta The Thinking Woman, czyli myśląca kobieta. No bardzo nam tutaj to pasuje do spraw tego, na przykład przypuśćmy pazia, też pazia tych mieczy, ponieważ też tutaj mówiłam, żeby postawić na własny rozwój, własną naukę, dokształcanie się, prawda? Tutaj też proszę przemyśleć wszystko, myśleć po prostu rozumem, przeanalizować wszystkie sprawy rozsądnie, nie kierować się emocjami, tylko po prostu tutaj myśleć normalnie o sobie, o swoich własnych zapotrzebowaniach i celach. I proszę pozostawić wszystkie emocjonalne, różne jakieś tam dywagacje z toksycznymi osobami. Postawić na siebie, przemyśleć swoje cele i plany. Następnie karta miłosnego oraklu. Przebaczyć i uczyć się, czyli wszystkie błędy z przeszłości, które Was być może zraniły lub jeszcze Was obciążają, proszę przebaczyć i uczyć się na tych błędach. Wtedy tylko będziecie mogły pokochać siebie i innych na nowo. Wtedy będziecie mogły znowu poczuć jakąś piękną, pozytywną miłość. Przyjdą do Was jakieś pozytywne wibracje miłosne, romantyczne. Jeśli przebaczycie po prostu, co się wydarzyło złego w przeszłości, jeśli pozbędziecie się tych balastów z przeszłości, jeśli nauczycie się na tych błędach, nie będziecie popełniać jeszcze raz tych samych błędów, wtedy wrócą do Was pozytywne wibracje. Też chodzi o pozytywne myślenie, że wszystko się ułoży, że nie musicie tkwić w żadnych tutaj absolutnie toksycznych relacjach, które Was tutaj wyczerpują, wykańczają, które są destruktywne dla Was. Tutaj mam taki orakel szczęścia. Liebe für die Momente, die du nicht in Worte fassen kannst. Żyj dla pięknych momentów, których nie możesz określić swoimi słowami. Czyli czerp z tych pięknych chwil, z pięknych momentów. Nie myśl ciągle negatywnie, tylko zauważ też piękność po prostu każdego dnia, każdej chwili. Patrz na każdy dzień od początku pozytywnie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj ten tarot, to nie jest tarot, przepraszam, to jest orakel miłości, który tutaj też wylosowałam. Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Wow, czyli to się znów, ta karta mi wypadła właśnie z tej całej talii kart oraklu miłosnego. I to jest właśnie oddanie się takim wibracjom. Proszę pozostawić to, co Państwu nie służy. Proszę pozostawić wszystkie toksyczne relacje i związki. Proszę to
od siebie odrzucić i odsunąć. Proszę zostawić to wszystko, co Was dołuje i po prostu co Was źle, negatywnie nastraja, przez co wpadacie w jakieś tutaj negatywne myślenie, depresyjne, co Was po prostu, no jak to tak się mówi, energetyczny wamp, prawda, wyżera od środka. Zostawcie to wszystko i wtedy będzie wszystko dobrze. Mówiłam, no oczywiście to znowu magnetyzuje się. Te karty się zupełnie tutaj cudownie uzupełniają. Mówiłam, jeśli zostawicie te wszystkie toksyczne, niesłużące Wam związki, świat stoi dla Was otworem. I tak samo właśnie tutaj. Wszystko będzie dobrze. Tylko zostawcie te wszystkie negatywne tutaj sprawy, które Was dręczą, męczą, wykańczają. Jeszcze jedną wyciągnęłam kartę z takiej serii Engel Oracle, czyli orakel aniołów, anielskie karty. I tutaj też wypadła mi przy tasowaniu tych kart, wyskoczyła raptownie karta Der Engel des Optimismus, czyli anioł optymizmu. Bądźcie optymistyczni. Spójrzcie optymistycznie. I co tutaj jest napisane? Przepraszam, muszę przetłumaczyć. Eine positive Einstellung zum Leben beeinflusst deine Gedanken und Handlungen. Du hast es in der Hand. Durch positives Denken kannst du dich und dein Umfeld glücklich machen. Konzentrier dich auf deine Wünsche und Ziele und geh davon aus, dass sie in Erfüllung gehen werden. Dein Engel wird dich dabei unterstützen. Okay. Czyli pozytywne nastawienie do życia otworzy Twoje myśli i Twój sposób działania. Że masz to w swoich rękach poprzez pozytywne myślenie. Możesz siebie samą i twoje otoczenie zrobić szczęśliwym. Czyli możesz zdziałać to, że ty sama i twoje otoczenie będą szczęśliwi, jeśli będziesz pozytywnie myśleć. Skoncentruj siebie samą na twoje pragnienia, marzenia, cele i zauważ, że one się spełnią. Twój anioł wesprze cię w tym. Także pozytywne myślenie, takie może być motto tutaj tego czytania, że wszystkie sprawy się dobrze potoczą. Lass los, czyli zostaw wszystko, co nie jest dobre, jest toksyczne, jest po prostu destruktywne. Zostaw to, odejdź i postaw na siebie. Myśl pozytywnie, afirmuj, proś o pomoc aniołów, archanioły, wszechświat, kosmos, Boga, w cokolwiek Państwo wierzą i na pewno to się spełni i dostaniecie też wsparcie od kosmosu, czy wszechświata, czy tutaj Boże wsparcie od Waszego anioła, stróża. Więc postawcie na siebie w następnym tygodniu i postawcie na swój rozwój i na swoje pragnienia, na realizację swoich własnych marzeń i pragnień, celów, projektów. Tego Państwu życzę, ponieważ no, czytanie jest niesamowite, bardzo dużo wskazówek i rad od Tarota, Lenormand, kart i innych różnych tutaj kart, które dzisiaj Państwu tutaj postawiłam. Bardzo się to harmonizuje, karty mi same wyskakiwały, same chciałybym po prostu je wzięła i czytała. Bardzo się tutaj wszystko zgadza. Ciesz się też momentami. Zobacz w każdym momencie, w każdy dzień, zobacz coś pozytywnego. Prawda? Także życzę Państwu tego na następny tydzień. Bardzo proszę o lajki, o
propozycje tematów, o subskrypcję mojego kanału, by mógł się rozwijać, bym czytała Państwu, co mówią karty, jak przemawiają do nas. Jest to bardzo inspirujące. Dziękuję wszystkim serdecznie i do usłyszenia już niebawem. I pięknego następnego tygodnia życzę wszystkim.